Dobry wieczór, Ewa Podgosaj na kawie u wiedźmy. Dzisiaj tradycyjna medycyna chińska i zegar aktywności narządów, ja go nazywam zegarem biologicznym narządów. Dochodzimy już do wieczora z zegarem biologicznym narządów. Omówiliśmy nerki, których aktywność przypadała między godziną 17 a 19. To był też czas na ostatni wieczorny posiłek. No i przychodzi czas na relaks. Osierdzie. Osierdzie, którego aktywność jest między godziną 19 a 21. Jest to czas zwiększonej aktywności osierdzia, ale minimum energetycznego naszego żołądka. Dlatego powinniśmy się już wtedy powstrzymać przed jedzeniem. Już takie późne posiłki nie są wskazane, szczególnie jeżeli mamy ochotę na coś surowego. Szczególnie jeżeli mamy ochotę na surowe warzywa, owoce, ale też słodycze i alkohol. Dlaczego? Dlatego, że dochodzimy powoli też do minimum energetycznego śledziony i powiązanej z niej trzustki i wtedy niestety nie będziemy już prawidłowo trawić, nasza śledziona będzie obciążona. To samo zresztą dotyczyć będzie żołądka. Wszystkie potrawy, wszystkie pokarmy, które będą spożyte już po godzinie 19, nie będą prawidłowo trawione, będą nam się też odkładały w formie tkanki tłuszczowej, czego byśmy w większości nie chcieli. Ok, muszę tutaj zerknąć, co czpiotełka kombinuje, czpiotełka układa się do snu, to dobrze. Ja sobie tutaj przygotowałam jeszcze ściągę dotyczącą pracy z meridianem osierdzia, ale do czego co chciałabym w ogóle powiedzieć o osierdziu? Opowiadałam już o sercu, takim naszym cesarzu, który odpowiada za energię Shen, za naszą świadomość, a osierdzie to jest jego urzędnik. Osierdzie chroni nasze serce. Jak wygląda osierdzie? Osierdzie zwane jest też workiem osierdziowym i zbudowane jest z takich dwóch blaszek, można by powiedzieć. Pierwsza to jest blaszka ścienna, ona kala nasze serce i blaszka trzewna. W tym worku osierdziowym znajduje się płyn. Osierdzie jest zbudowane z takiej mało elastycznej tkanki, co powoduje, że jest dosyć sztywne. To jakby trzyma nasze serce w miejscu. Osierdzie chroni nasze serce przed czynnikami zewnętrznymi zdecydowanie, ale też nie pozwala naszemu sercu się przemieszczać. Nie pozwala też naszemu sercu nabrać zbyt dużej ilości krwi, po prostu ogranicza jego poszerzanie się w trakcie pracy. No, pełni funkcję ochronną zdecydowanie. W medycynie tradycyjnej i klasycznej jest może tak troszeczkę pomijane osierdzie, chociaż pełni bardzo ważną funkcję, no właśnie ochronną. Ten płyn osierdziowy ułatwia taką ślizgową pracę naszego serca no w sytuacjach trudnych, kryzysowych, na przykład powikłaniach pogrypowych czy innych chorobach wirusowych może nastąpić zapalenie osierdzia. Bardzo niebezpieczny stan. Tutaj no, należy o to osierdzie dbać. Ja nie będę dzisiaj poruszała tematów związanych z chorobami osierdzia, bo nie jestem lekarzem, chociaż poczytałam sobie na ten temat. Sama pamiętam u siebie, kiedy miałam powikłaną grypę, miałam problemy z osierdziem. Nie będę ukrywać, że niektóre powikłania poszczepienne też mogą się wiązać z zapaleniem osierdzia. Ale bardzo często jest to powikłanie właśnie pogrypowe, poinfekcyjne i no, trzeba bardzo, bardzo ostrożnie, jeżeli chodzi o nasze osierdzie, bo ono chroni serce. W związku z tym jest ono, to nasze serce bez tego osierdzia bezbronne. Jaką funkcję pełni osierdzie? Ono odpowiada za nasz układ krążenia, zdecydowanie, no za ochronę naszego serca przed silnymi emocjami. Takimi emocjami, które mogłyby spowodować zakłócenie pracy naszego serca, czyli jest takim buforem, można byłoby powiedzieć. Silne emocje, wszystkie, złość, gniew, ale też radość, silne podniecenie, to też jest rola osierdzia. Kiedy mowa już o podnieceniu, to nasze osierdzie odpowiada też za układ rozrodczy i
związany jest tak naprawdę z prawidłową pracą funkcjonowania układu rozrodczego, a w tym również naszą seksualnością. I czas między godziną 19 a 21 to jest właśnie bardzo dobry czas również na bliskość fizyczną, na seks, na tę przyjemność. Ale zakłócona praca osiercia może powodować różnego rodzaju dolegliwości związane z układem rozrodczym. U kobiet może to być związane z nieprawidłowymi miesiączkami, z brakiem miesiączek, z nieprawidłowym rozwojem piersi, albo ze zmianami w obszarze narządów rodnych, w tym również piersi, mogą się pojawiać torbiele, mogą się pojawiać różnego rodzaju zmiany w tym obszarze. U mężczyzn również mogą się pojawiać dolegliwości związane z, czy choroby związane z układem moczowym, moczowo-płciowym, ale również różnego rodzaju niedomagania. Więc u kobiet nieprawidłowa praca osierdzia może powodować na przykład oziębłość seksualną, u mężczyzn impotencję. Stąd bardzo ważne jest, żebyśmy dbali o nasze osierdzie. Godzina 19 jest to taki czas, kiedy powinniśmy się już wyciszać, kiedy dobry jest moment na relaks. Dobry też czas jest na medytację. Osierdzie lubi naszą postawę pozycji siedzenia po turecku. To jest naprawdę pozycja lubiana przez nasze osierdzie. W tej pozycji możemy trzymać dłonie otwarte na kolanach, możemy też trzymać je jak do modlitwy. Ja będę mówiła też o w kolejnych odcinkach już do uzupełniających o kinezjologii i wtedy będę też mówiła o tym, jak to nasze złożenie rąk na wysokości osierdzia ma duże znaczenie dla naszego osierdzia. Więc dobrze jest sobie tak właśnie pomedytować albo zrelaksować się, wyciszyć, na przykład przy jakiejś relaksującej muzyce. Wyłączamy telewizor, jeżeli chodzi o trudne treści, tak? Czyli zobaczcie, system nam o tych godzinach ładuje te takie negatywne informacje, osłabiając nasze osierdzie i osłabiając nasze serce tym samym. Czyli nie oglądamy wiadomości. Słuchajcie, 19 godzina to już powinny być wyłączone wszelkiego rodzaju newsy ze świata, szczególnie te negatywne. A jeśli już mamy oglądać telewizor, to właśnie czy jakieś programy telewizyjne, czy czytać coś ciekawego, to niech to będzie relaksacyjne. Coś, co już będzie takie wyluzujące, odprężające. W tym czasie również spada nasza koncentracja, więc już też nie jest to dobry czas na naukę, nie jest to dobry czas właśnie na jakieś ważne intelektualne działania. Raczej lekka książka, lekka lektura, jakaś komedia, wyciszająca muzyka, relaks. O posiłkach powiedziałam, o roli osierdzia też, ale chciałabym się z Wami jeszcze podzielić takimi punktami akupresurowymi i też kinezjologicznymi, którymi możecie sobie wspierać pracę osierdzia. Meridian naszego osierdzia przebiega mniej więcej tutaj z punktu między piersiami, zarówno u kobiety i mężczyzny, i przebiega mniej więcej tą linią wewnętrzną stroną przedramienia i ramienia, ramienia i przedramienia, aż do środkowej części naszej dłoni. Punkt akupresurowy znajduje się również meridianu osierdzia na czubku naszego palca wskazującego. Także kiedy zaciskamy w złości pięści, to paradoksalnie wzmacniamy sobie punkty akupresurowe naszego osierdzia, czyli w złości, czasami zaciskając te pięści, to właśnie tutaj masujemy sobie punkty akupresurowe. Można sobie masować wnętrze dłoni, dosłownie środek dłoni, tak, punktowo. Jeżeli czujemy bolesność, to znaczy, że właśnie mamy osłabione osierdzie i powinniśmy sobie popracować nad tymi punktami. Można też masować sobie tutaj ten punkt właśnie centralne osierdzia 2 minuty, delikatnie, żeby tutaj nie spowodować sobie zasinień, ale delikatny masaż jak najbardziej będzie wspierał nasze osierdzie. Możecie też masować sobie punkty akupresurowe właśnie wewnętrznej stronie ręki, delikatnie masując albo opukując, tak? Opukiwanie jest też formą rozładowywania napięć, więc ja też zachęcam do tego, żeby sobie w ten sposób pracować z osierdziem. Czy ja bym chciała jeszcze coś dodać, jeżeli chodzi o osierdzie? O libido i naszej potencji już tutaj wspomniałam. Dobry czas na relaks.
dzieci do trzeciego roku już o tej porze powinny chodzić spać, tak? Dorośli troszeczkę później, w godzinach potrójnego ogrzewacza, ale już dzieci powinny o tej porze zasypiać i nie przebywać z rodzicami, na przykład na jakichś rozrywkach typu aquapark. Czasem się zdarza, że zabieramy dzieci gdzieś na jakieś rozrywki. Dla nas jest to też czas nie najlepszy na aktywność fizyczną. Mnie się też zdarzało wielokrotnie pójść na pływanie w takich godzinach właśnie 19, bo wtedy było najmniej ludzi, były godziny ogólnodostępne. Słuchajcie, ja zmieniłam swój rytm dnia już o tyle, że na pływanie chodzę w godzinach właśnie do tego wskazanych, czyli godzina 16-17, a już unikam tego pobudzenia fizycznego. Także jeżeli to ma być gimnastyka, to taka właśnie joga wieczorna, ale żadne intensywne ćwiczenia, żadne wysiłkowe ćwiczenia, one będą osłabiały nasze osierdzie i nasze serce. Także relaksacyjna gimnastyka taka albo kinezjologiczna, to zapraszam na stronę na YouTubie Akademii Kinezjologii, tam naprawdę pani doktor pokazuje fantastyczne, proste ćwiczenia relaksacyjne. Taka nienakręcająca powinna być ta pora dnia, tak? Relaksacyjna. Tutaj jeszcze sobie sięgam po ściągę, ale już chyba właściwie wszystko powiedziałam. Czas na relaks, czas na książkę, na przyjemność, na bliskość, na intymność, na seks, żadnych bodźców, żadnego rozpraszania się, żadnej dekoncentracji. Jeszcze sobie zerkam, czy jakieś punkty akupresurowe pominęłam, ale chyba nie, wszystko powiedziałam. Kochani, przed nami weszliśmy w godzinę 19.33, czyli w godzinę aktywności naszego osierdzia, czyli miłego wieczoru Wam życzę. Jutro spotkamy się na pogadance tej takiej bardziej psychologicznej. Tematy oczywiście dotyczące portretów psychologicznych. Jeszcze pomyślę, jaki temat jutro poruszę konkretnie. One się zawsze pojawiają też spontanicznie w związku z tym, na jakie pytania zadają moi kwerenci na co dzień. I ja się też jakby inspiruję tym, co się dzieje też w Waszym życiu z punktu widzenia właśnie pytań, które zadajecie. Ale jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć przez pryzmat tarotowego portretu psychologicznego w kontekście, nie wiem, może mogą to być relacje, mogą to być kwestie dotyczące, na przykład, no wczoraj udało nam się, nie wiem, czy wszystkim udało się Wam być na webinarze związanym z pracą z matczyną raną. Mam nadzieję, że tak. Wiem, że dołączyło do nas w sumie sporo osób, było nas ponad 600. Bardzo fajne, w ogóle polecam kanał i te webinary Wilczycą Być. Dlaczego? Dlatego, że no są świetne po prostu, tak? To jest osoba, która ma ogromną wiedzę w tym temacie, ogromne doświadczenie, pracuje z kobietami, ale nie tylko. Właśnie szczególnie w pracy z matczyną raną, tak? Matczyna rana jako pojęcie ogólne, ona się odnosi tylko i wyłącznie do matki, ale tak, do naszego dzieciństwa, do naszych traum. Na tym spotkaniu, jeśli nie byliście, ja myślę, że one się będą pojawiały częściej. Jeżeli będą się pojawiały, a będę coś na ten temat wiedziała, to na pewno dam Wam znać i podam Wam link do rejestracji. Także jutro może się podzielę z Wami takimi moimi uwagami czy jakimiś spostrzeżeniami po tym wczorajszym warsztacie. Na pewno nie poprowadzę Wam go tak samo jak Justyna, natomiast może zaznaczę Wam kilka ważnych rzeczy, które ja też już sprzed 3 laty, kiedy zaczęłam pracę z matczyną ranę, u siebie zauważyłam, ale też zauważyłam obserwując moich kwerentów. I może rzeczywiście podzielę się z Wami takimi spostrzeżeniami, sugestiami, być może jak sobie radzić. Zobaczę, rozważę. Tymczasem miłego wieczoru Wam życzę, czyli jutro troszeczkę psychologii, a w środę, kochani, godzina 21.23, czyli potrójny ogrzewacz i maksimum energetyczne potrójnego ogrzewacza i minimum energetycznego śledzionej trzustki. To będzie środa. Dziękuję Wam za obecność. Przypominam, że jeżeli chcecie obejrzeć wszystkie dotychczasowe opisy związane z zegarem aktywności narządów, znajdziecie je na kanale YouTube, usystematyzowane. Link chyba wkleiłam w opisie filmu i tam będziecie mieć
do tej pory wszystkie opisane narządy od godziny trzeciej w nocy, czyli od godziny aktywności naszych płuc. Do zobaczenia jutro. Buziaki. Dobrej nocy.